sojusznikami. Dziś ci, którzy z nami walczą, przybierają, można powiedzieć, barwy ochronne. To są te barwy, które tutaj widać na sali, biało-czerwone. Oni próbują być biało-czerwoni. Dlaczego mówię, że próbują? Szanowni Państwo, przecież to są ci sami, którzy mówili, że Polska to anachronizm. Ludzie od Polikota, po Polikot tak mówił. To ci sami, którzy chodzili do rosyjskiej ambasady ze skargami na Polaków, na Prawo i Sprawiedliwość. To ci sami, którzy nie chcieli uznać, że masowe zabijanie Polaków w Katyniu i w innych miejscach to ludobójstwo. To ci sami, którzy uprawiali tak zwaną pedagogikę wstydu, próbując wmówić Polakom, że są właściwie winni wszystkiemu złemu, co się stało w historii tej części Europy w ciągu ostatniego wieku. To ci sami, którzy ograniczali lekcje w historii, po to, by młodzi Polacy nie znali przeszłości Polski. To ci sami, którzy na każdym kroku wyśmiewali to wszystko, co głosiliśmy w sprawie jedności Polaków, w sprawie polskiego patriotyzmu. To ci, którzy złamali wszelkie reguły przyzwoitości polskiej kultury po Smoleńsku, po śmierci prezydenta Rzeczypospolitej i tylu innych polskich obywateli, którzy lżyli tych, którzy zginęli, którzy, powtarzam, deptali wszystko, co w naszej kulturze jest święte. To oni się dzisiaj organizują, to oni tworzą kod. Podobno tu są kodowcy. Jak są, to niech się pokażą. Niech się pokażą, niech zaprzeczą temu. Dzisiaj idą pod biało-czerwonymi sztandarami i to jest, proszę Państwa, wielkie oszustwo. To jest wielkie oszustwo. Oni Polską gardzą. Oni chcą być kimś innym. Często mówią, że chcą być Europejczykami, tak jakby byli jacyś Europejczycy, którzy nie mają narodowej przynależności. Polacy są Europejczykami. Każdy z nas jest Europejczykiem, bo jest Polakiem. Ale oni to inaczej rozumieją. Oni chcą odrzucić Polskę. Ale oni, szanowni Państwo, nie działają bezinteresownie. Za tym ruchem, za tą szeroką koalicją, która przeciw nam jest stworzona, stoją siły, które chcą po prostu utrzymać Polskę jak najniżej. Po to, by służyła innym, by Polacy na innych pracowali, by Polska była swego rodzaju kolonią. Nie będziemy kolonią i niech nikt się nie spodziewa od tej władzy, od władzy Prawa i Sprawiedliwości, że się na taki status zgodzi. Powtarzam jeszcze raz i chciałbym, żeby to było słyszane także we wszelkiego rodzaju instytucjach, także tych zagranicznych, które są w Warszawie. Polska pod naszymi rządami na to się nie zgodzi. Nie zgodzimy się na upokarzanie Polaków. Sami będziemy rozwiązywali polskie sprawy i polskie spory. Potrafimy to zrobić. Chcemy to zrobić, ale bez obcej interwencji. I niech nikt nie powołuje się tu na przyjaźń, bo czasem niektórzy się na tą przyjaźń powołują. Otóż kiedy, a dobrze to pamiętam i niemała część ludzi siedzących na tej sali to pamięta, Leonid Breżniew na każdym zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej doradzał nam, byśmy zmienili polskie rolnictwo w socjalistyczne, czyli żeby zwyciężyły kołchozy, byśmy zlikwidowali wpływy kościoła, by marksizm ostatecznie zwyciężał w polskiej nauce, to zawsze zaczynał od takich słów. Prawem przyjaciół zwracam się do was. Prawem przyjaciół. Otóż, szanowni państwo, przypomnijcie sobie, nawet te komunistyczne władze, całkowicie podporządkowane Związkowi Sowieckiemu, jednak tych zaleceń nie wykonywały. Nawet one. I niech, powtarzam, nikt nie liczy na to, że my się cofniemy. Będziemy Polskę zmieniać.
będziemy Polskę zmieniać, bo chcemy, by Polacy mogli być rzeczywiście Europejczykami, ale godnymi, mającymi poczucie równości pod każdym względem i w sferze duchowej, i w sferze materialnej, bo będziemy bronili polskiej historii przed nieustannymi pomówieniami, bo będziemy bronili się przed antypolonizmem, który dzisiaj w wielu miejscach na świecie oddziałuje bardzo mocno na opinię publiczną, przed dyfamowaniem Polaków, bo tylko wtedy będziemy mogli zrealizować ten cel, cel każdego polskiego patrioty, cel, który można określić krótko: Polska silna, dostatnia, sprawiedliwa, godna. Polska licząca się w Europie i w świecie. Do takiej Polski dojdziemy.